cześć kochani, tu ja Wojtek Pietraszek, kanał Rock Day. Dzisiaj zajmiemy się takim trochę wstydliwym tematem. Aż tak trochę głupio mówić, nie? Bo zajmiemy się właśnie czepaniem. No i to ja wiem, że w sumie każdy czepie i w sumie to jest takie no trochę też męczące, no właśnie na czepanie. No, ja na przykład czepię codziennie i po prostu no trochę, bo mnie to wyczerpuje, generalnie kurde. Jeśli ktoś ogląda ten film, niech wie, że czepanie jest naprawdę męczące. Przynajmniej na początku, później jak już się ręka wyrobi, prawda, tego, to po prostu będzie czepać równo. Będzie po prostu równo, cały dzień będzie czepać i będzie dobrze mu chodziła jedna ręka, a drugą ręką, kurde, to będzie to po prostu też wprawy nawet dwiema naraz, żeby zsynchronizować, nie? Więc kurczę, będziemy czepali wszyscy, jak leci, jeden po drugim i później będziemy prezentować to też na YouTubie. Może on tych filmów nie usunie. Tych czepaniem. Pierwsza rzecz to jest taka, że ręka, jeśli mówimy oczywiście o graniu czy czepaniu akordowym, to chodzi tutaj o to, prawda, że akordy generalnie gramy ręką jaką? Taką luźną ręką czepiemy, prawda? Więc głównie trzeba właśnie postawić na te dwa elementy. Prawa ręka, lewa ręka, prawda? Dwie ręce. Jedna ręka musi być nauczona, ta prawa, musi być nauczona po prostu uderzenia w struny w konkretnym tempie. Najlepiej i tak ćwiczyć akord, jeśli już jakiś łapiemy i będziemy czepali, to najlepiej wyćwiczyć w jakimś konkretnym tempie, w schemacie rytmicznym jakimś też konkretnym. Na przykład cztery uderzenia, prawda? Liczymy zawsze do czterech, czyli... Ręka musi być oczywiście luźno. Więc oczekajcie, zrobimy coś takiego. O, teraz jak uderzam akordy, jeszcze poprawię muzykę do gitary. O, jeszcze nie. Jeszcze kołnierzyk. Teraz jak łapię jakiś akord, patrzcie na tą rękę, to generalnie chodzi o to, żeby ta ręka była luźna. Tutaj niektórzy robią tak, że grają tak, jakby piłowali sobie paznokcie, chcieli spiłować, prawda? A tu chodzi o to, że ręka się rusza tak. Widzicie? Czyli na przykład jak uderzam w dół, to uderzam paznokciem tak, a jak uderzam do góry, uderzam paznokciem tak. Generalnie nie tak, że robię ruch taki, prawda? Tylko to jest ruch taki. Tak więc tutaj widzicie, chodzi o to, żeby ręka była dosyć luźna. No tak, okej. Okay. Tutaj tą akurat umiejętność, no to też trzeba nabyć, bo widzę, że niektórym to trzeba faktycznie no, cały czas poprawiać ich w tym uderzaniu, w tym czepaniu, jak to mówiłem. Teraz jeśli chodzi z kolei o lewą rękę, prawda? No tutaj troszeczkę jest już inna sprawa, ponieważ tutaj już mamy troszeczkę bardziej skomplikowane rzeczy do zrobienia. No najważniejsze jest to, że większość akordów zużywa wszystkie cztery palce, prawie. Prawie większość akordów, prawda? Używa tak, że mamy wszystkie cztery palce w użyciu, poza kciukiem naturalnie. No i teraz wypadałoby zrobić coś takiego, że ja na przykład tak zawsze tak mówię uczniom, jak przerabiamy jakieś akordy, to po prostu, żeby spróbować zagrać kolejno akordy w różnych, znaczy w różnych sekwencjach, prawda? Na przykład załóżmy G, D, A, E, załóżmy, prawda? I żeby uderzać... Czyli uderzać po jednym razie, bo tutaj musimy sobie jeszcze powiedzieć taką jedną rzecz, że palce muszą się nauczyć stawiania danego akordu, prawda? Ustawiania do danego akordu i to jest właściwie najtrudniejsze w całej tej zabawie, bo tutaj czepanie ręką to nie jest problem, a ustawianie akordu tutaj palcami lewej ręki jest o tyle skomplikowane, że po prostu musimy kilka palców naraz muszą się już ustawić do jakiegoś chwytu.
Widzicie? No do jakiegoś chwytu, żeby czepnąć, to trzeba umieć postawić, prawda, palce. Więc tu musimy sobie popracować. Najlepiej zrobić tak, że powiedzmy, zagrajcie sobie sami też na przykład, jeśli znacie akordy. Jeśli nie znacie, to możecie sobie zobaczyć w poprzednich lekcjach, gdzie jest seria akordy. Zagrać na przykład sekwencję G, D, A na przykład, załóżmy, prawda? Czyli mamy G. 3, 2, 0, 0, 3, 3. D, D dur, czyli 0, 2, 3, 2. I później A mol, czyli piąta 0, czwarta 2, trzecia 2, druga 1, pierwsza 0. Teraz próbujmy zrobić tak, że każdy akord zagraję, uderzmy, złapmy i uderzmy 4 razy. Czyli 4 machnięcia ręką, prawda, w dół, w górę, w dół, w górę. Uwaga, to powiedzmy, o dobra, o dół ręka, tak, cyk i G. Ustawiamy. O, jest 4 uderzenia. Możemy oczywiście zwiększyć, no jeśli to jest za szybkie tempo, prawda? Albo możemy wolno uderzać. D. A. G. E. A. E. Swoją drogą to już zaczynamy tworzyć piosenkę. Zauważcie, że to już zaczyna brzmieć piosenkowo jako coś, co, coś nowego, jakiś utwór się bierze, ewentualnie coś podobnego możemy gdzieś usłyszeć. No bo sekwencje tych akordów to naturalnie są bardzo różne w piosenkach, prawda? Czyli jeśli teraz załapaliście G, D, A, prawda? G, D, A, G, D, A i tak dalej. Teraz na przykład sekwencja D, A, G załóżmy. No niby te same, ale teraz zupełnie nie w innej kolejności, bo D układamy tak, później tutaj A i tutaj nagle G. Więc problemem największym jest osób, które zaczynają grać właśnie akordami, to jest właśnie to zmienianie tych akordów i dostosowywanie się, mimo że znają te akordy, prawda? G, D, A, zaczynamy układać, ok, G, D, A, super wychodzi. A teraz D, A, G, D, A, G. No to już jest inna sekwencja tych akordów. Ja właśnie też miałem z tym problem na początek, no bo to jest kwestia tylko przyzwyczajenia, bo można powiedzieć, że palce lewej ręki jakby zapamiętują ten układ. Na przykład łapię i od razu, prawda, łapię jakiś akord chwytam, prawda? Nawet nie muszę patrzeć do końca na ten gryf i palce się same układają, ale to jest oczywiście kwestia wprawy, nic innego, tylko wprawa, żebyście tutaj nie myśleli, że nie wiem, jedna lekcja i od razu wszyscy będą rżnąć na maksa, prawda? Czyli spróbujmy teraz D, A, G. Też po 4 razy. Uwaga, 3, 4... Najpierw D. 3, 4. Inaczej brzmi, mimo że gramy te same akordy. A na przykład teraz zrobić G, A, D. Czyli, prawda, G, A, D. Jeszcze inna sekwencja. Dobra, spróbujmy. Spróbujmy to jeszcze załapać G, A, D, żebyście załapali. Załapali. Uwaga. Gitary w dłoń. 3, 4, G. To jest generalnie proste, przynajmniej na proste wygląda. Więc starajcie się właśnie zachować te wszystkie wskazówki, co tutaj robię, mówię i jak czepać. Dziewczyny też mogą czepać jak najbardziej te wszystkie akordy. Więc jeśli jakieś jeszcze problemy macie, to piszcie w komentarzach, to wtedy będę jakieś sprostowania robił. Więc papatki, ziomeczki kochane. Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może zechcesz zapisać się na lekcję gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem
o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym, jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też, czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz, co wybrać, to też do mnie napisz, jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania papatki.